Czuję się jak frajer. Dałam się złapać na ten film totalnie. Nawet sama na jakimś cipuńskim haju mówiłam o ewangelizacji. Może dlatego czuję się sama sobie winna ten wideoesej, akurat o tym filmie. A sama prowadzę DKF, wiem dobrze, jakimi wyrafinowanymi, naprawdę mocnymi, skutecznymi narzędziami operuje język filmowy. Dałam się ponieść Wendersowi jak jakiś byle nowicjusz. Przyznaję, świetna robota, formalnie, ale merytorycznie. Zdanie strzał, super celny, pozwolił mi zejść na ziemię. Dość boleśnie, ale odzyskać wszystkie zmysły i jakiś zdrowy rozsądek. Dzięki, Susan. Ewangelista, dobry sobie, raczej łowca cudzego ludzkiego nieszczęścia, ogromu tragedii. Miałam taką refleksję w trakcie seansu. Ona mi gdzieś tam uciekła, teraz dopiero na trzeźwo wyłapuję to z powrotem. Kiedy Salgado mówił o okrutnym, odczłowieczającym, degradującym głodzie, którego doświadczali jego modele, przyszło mi tak trochę do głowy, czy dzielił to doświadczenie razem z nimi. Wenders już na początku filmu sugeruje nam, jak powinniśmy odbierać postać Salgado. Częstuje nasze spojrzenie zdjęciem, które zawiesił nad swoim biurkiem. Dzieli się przekonaniem, że to człowiek, któremu wyraźnie zależy na ludziach. Teraz, kiedy patrzę na to na trzeźwo, nie przekonuje mnie to. Raczej zastanawiam się, czy nad biurkiem powiesił odpowiednie zdjęcie. Kiedy ja patrzę na te zdjęcia, takie wyestetyzowane, idealne technicznie, kompozycyjnie, widzę je raczej jak łowieckie trofea. Nie wierzę, że łowcy wieszają trofea nad kominkiem z miłości do zwierząt. Nie miejmy złudzeń, one są dla poklasku.